Dobry wieczór Państwu witam wszystkich na kolejnym KHT. Kolejnym, jak to mówicie, wideoblogu, ale to jest po prostu. KHT, ja to nazywam programem po prostu telewizyjnym. Proszę Państwa, najpierw sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. To się nie daje mi to sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Więc proszę chwileczkę, a ja widzę, że jest wszystko w porządku, to fajnie. Proszę Państwa, zacznę od pewnej. Takiej sprawy. Prosiłbym, abyście Państwo nie podsywali mi jakichś linków, nie komentowali na YouTubie. Nie interesuje mnie, co, kto o mnie mówi. Niech sobie mówi. I rzeczywiście, odkąd zająłem się sprawą o handlu dziećmi i dziećmi, Toś już nie uprzedzał, że wchodzę w bagno i jestem będę straszony. Jestem straszony. Jestem straszony, że mi zamkną kanał, że to, że tamto. Jak coś dziwni ludzie z tego samego środowiska wyzwaniają, opowiadają, jak to cztery lata temu Bielskiej białej przygotowano prowokację wobec mnie zakładając firmę, tylko że nikt nie wiedział o moim istnieniu 4 lata temu, więc to jest inna sprawa. Proszę Państwa, ja czuję po prostu, że Czuję się czasami jak pod Stalingradem, tylko jestem okrążony i przez Niemców i przez Ruskich we wspólnej walce, ale ja się wyrwę z tego Stalingradu. Spokojnie, nie ma odpuszczam i nie mam zamiarko. Proszę, nie interesuje mnie. Nie interesuje mnie, ja nie mówię ani takim językiem, ani w ten sposób. Działam zupełnie inaczej. Proszę Państwa, w analizie hipotez konkurencyjnych bada się przesłanki poszczególnych hipotez. Nie wygrywa ta przesłanka, która ma najwięcej plusów, tylko ta, która ma najmniej minusów. Wbrew pozorom to jest pewna różnica. Szuka się przede wszystkim przesłanek negatywnych, czyli przesłanek ujemnych. Rozumiecie Państwo? Plusy się bardzo często równoważą. Jeżeli plusy są na wszystkie hipotezy, wówczas nie ma, to ta przesłanka nie istnieje. I ja tak robię i tak będę robił. Opublikowałem parę chwil temu. Opublikowałem, proszę Państwa, film, znaczy program, rozmowę, którą nagrałem dzisiaj przed południem z panem redaktorem Andrzejem Słonawskim. To długa rozmowa, to dość trudna rozmowa i bardzo ciekawa rozmowa. Tam pokazuję pewnego rodzaju patem dotyczący państwa przede wszystkim państwa jako takiego. To jest o wiele dla mnie ważniejsze, pokazać luki, które istnieją zarówno w prawie, jak i w państwie. Nie koncentrować się na sensacjach, tylko należy koncentrować się na pewnych udowodnionych sprawach. A tu w tym wypadku jest częściowo to udowodnione. Oczywiście, że zapraszam drugą stronę tego filmu, ponieważ my nie wymieniamy wielu szczegółów z wielu powodów. Jestem daleki od oskarżania kogoś bez wysłuchania tego drugiego, do tego, abyśmy jednak porozmawiali. Niech oni przedstawią własną wizję tego wszystkiego, dlatego że to jest akurat wizja pana Andrzeja Słonawskiego, to są jego, jego sprawy, więc nie jest ważne, czy ja jako redaktor prowadzący komu ja wierzę. Powiedzmy, że ja nie wierzę nikomu i wierzę wszystkim. Są hipotezy. Ja szukam przesłanek ujemnych tylko po to, żeby udowodnić, ponieważ rzeczywiście w tym coś tkwi. Wszyscy chcą, każdy krzyczy, tylko nikt nie potrafi podejść do tego spokojnie, bez emocji. Ja wiem, że to trudno, bo ja też mam swoje emocje i dla mnie jest wiele rzeczy nie do pojęcia. Podjąć to wszystko bez emocji, spokojnie, aby wyjaśnić sprawę, a przede wszystkim poprawić tą sprawę. I niestety ja widzę w tej całym krzyku, który się dzieje, w tych tajnych pod pseudonimami działających blogerach czy różnych innych historiach. Ja, proszę Państwa, jestem ma to moje prawdziwa twarz, prawdziwe imię, prawdziwe nazwisko. Na moim Facebooku znajdziecie nawet mój adres. Wszystko znajdziecie, wszystko jest prawdziwe. Dyskutuję bardzo często z pseudonimami. Nie chcę dyskutować z pseudonimami. Chcę dyskutować z ludźmi, którzy potrafią. Ujawnić się, mają tą odwagę, żeby ujawnić się, pokazać, żeby sobą uwiarygodnić to wszystko, proszę Państwa. To tak się właśnie dzieje. W tym całym krzyku jest takie pytanie, które ja zadałem jako tytuł filmu. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla dzieci? Bo to podobno dzieci są najważniejsze. Ja to czasami widzę w kółko przepychanki i walkę dorosłych. O co? Prawdopodobnie chodzi o kasę, ale mówię prawdopodobnie, bo nie wiem. Dobra. Dajmy spokój, mam nadzieję, że obejrzycie Państwo film, mimo że jest długi, zrozumiecie, wyciszyłem muzykę z intra, więc może tak się, może się niektórych zwierzęta nie przestraszą, nie uciekną pod wannę. Ja wiem, że każdy się zna, wszyscy są świetni, wszyscy są wspaniali, każdy coś tutaj może krytykować, tylko proszę Państwa, jest bardzo mało ludzi. Którzy potrafi mówić to, co ja. Wybaczcie mi za rozumiałość, ale rzeczywiście i ma odwagę przede wszystkim prezentować swoją twarz. Ja chodzę po ulicach, ja jeżdżę tramwajami, ja nie jeżdżę limuzynami. Ja mam takie same kłopoty, jak Wy wszyscy, a czasami większe, nawet z wielu powodów. No ale dobra. Wróćmy do tego. Proszę Państwa, dwie rzeczy. Zacznę od tej wcześniejszej, bo. To znaczy od, od tej ostatniej, które tutaj, to wywiad z generałem Skrzypczakiem u pani Moniki Olejnik. Wywiad jest dość ciekawy, bo był dość ciekawy, bo generał Skrzypczak jest oczywiście fachowcem i niewątpliwie się zgadzam z nim, że armia jest, że wszyscy politycy mówią o tym, że armię trzeba zwiększyć, armię trzeba dofinansować, armię trzeba wyposażyć i nikt i nikt przez te 27 lat tego dokładnie nie robił. Minister Macierewicz usiłuje to zrobić, ale przypuszczam, że zajęty jest coraz bardziej gaszeniem pożarów, które wywoływane są specjalnie po prostu, również po to. No oczywiście, generał Skrzypczak mówi o kolesiostwie, mówi o wielu innych rzeczach, tego się nie da uniknąć, ponieważ niektóre ruiny trzeba dokładnie zburzyć i zbudować od początku. a ja nie mówię o całej armii, ale mówię o rzeczach, które mają na to ogromny wpływ, to jest raz. Generał Skrzypczak powiedział również jedną rzecz, która mnie mocno zastanowiła. Powiedział tak, że, no nie grozi nam wojna z Rosją. Rosjanie są zadowoleni, że mają po swojej zachodniej flance NATO, a mają inne problemy. Poza tym, mają swój dobry wywiad i wiedzą, co się dzieje w polskiej armii. Panie generale, czyżby pan kwestionował istnienie kontrwywiadu wojskowego? Pan kiedyś tym wszystkim też zarządza, może nie bezpośrednio kontrwywiadem, ale sztabem, był pan w armii. Więc co się dzieje z tym kontrwywiadem w tym momencie, jeśli generał, nawet emerytowany, bardzo znany generał, bardzo dobry fachowiec, mówi, że Rosjanie tak łatwo rosyjscy śpiedzy, bo to trzeba tak mówić, spenetrują polską armię, to w tym momencie, przepraszam, nikt tej armii nie chroni? Chyba powinien być jakiś kontrwywiad, ale coś mi się zaczyna jednak wydawać, że z tym kontrwywiadem bywa różnie, bo on jest w permanentnej Reorganizacji, ewentualnie w permanentnej obronie samych siebie, bo atakowanie jest ze wszystkich stron. I jeszcze jest jedna rzecz, którą generał szybczek powiedział, z którą się e, zgadzam, że e, pytany o tą sprawę, o tej pani Major, tych różnych rzeczy, też nie chciał się wypowiadać na ten temat. Ja też się nie chcę wypowiadać. Nie znam sprawy, znam tylko sprawę z prasy, która jest określona, ma określone nastawienie. Więc wykorzysta każdy i każdego, łącznie z panią major, która, mam nadzieję, ma pełną świadomość, że jest tylko przedmiotem, który zostanie skonsumowany i bardzo prędko wypluty. Jak się sprawa nie uda, jak się uda, tym bardziej. Mam nadzieję, że się na to pisze. Skoro jest oficerem kontrwywiadu, no to powinna być, umieć pracować operacyjnie i wiedzieć, co się dzieje, i być na to mowy przygotowana, przynajmniej mentalnie. A sądzę jednak, że chyba nie jest. I powiedział, że to są sprawy, którymi powinna się w końcu uaktywnić i zająć Komisja do Spraw Służb Specjalnych Parlamentu, Sejmowa, Senacka, wszystko jedno. Tak, proszę Państwa. Tak, powinna się zająć. Nasza Komisja do Spraw Służb Specjalnych powinna być Komisją do Spraw Służb Specjalnych, a nie towarzystwem, towarzystwem, które tylko wyłącznie słucha i udaje, że wszystko wie i wie, że jest ściśle tajne za ściśle tajnymi drzwiami. Ja, proszę Państwa, w roku mniej więcej chyba 2009 byłem na takiej komisji z ramienia Agencji Wywiadu. Tam była jedna taka sprawa, żeby wyjaśnić. Wtedy jeszcze żył u św. pamięci Konstanty Miodowicz. No i ta komisja, mój pobyt na tej komisji, ja się przygotowałem, miałem dokumenty, wszystko, ale nie mogłem powiedzieć ani słowa, bo jak otworzyłem usta, zacząłem mówić Konstanty Miodowicz, który powiedział za mnie wszystko to, czego ja nie chciałem powiedzieć. Jak ja tylko usiłowałem zaprzeczyć, to odzywał się drugi tych, że musimy się pospieszyć, bo idziemy na głosowanie. Ten drugi to był obecny wiceminister spraw wewnętrznych pan Jarosław Zieliński. I tak ta komisja wyglądała. Oprócz tego byłem wielokrotnie świadkiem, jak komisja żądała czegoś od służb, a służby powiedziały, że i tak im nie dadzą. Na przykład chodziło o instrukcję operacyjną, gdzie ja też jestem za tym, żeby ściśle tajna instrukcja operacyjna była jednak nadzorowana przez. W jaki sposób przez komisję, czy konsultowana z parlamentem, ponieważ jest to prawo wewnętrzne, co prawda, ale jest to prawo służb, które pozwala działać. Oczywiście ja mówię o tajnych służbach, czyli o wywiadzie i kontrwywiadzie. O tym nie będę teraz prowadził Państwu wykładu, czym są tajne służby, a czym są służby inne w moim, tym, w moim pojęciu, ale tylko kontrwywiad i wywiad. O to mi chodzi I ta instrukcja operacyjna, ja byłbym temu, byłbym skłonny oczywiście, tak samo jak instrukcje finansowe, bo to wszystko wpływa na działanie służby i dobrze, żeby komisja Parlamentarna o tym wiedziała i w jaki sposób wtedy broniła służb. A tak miałem wrażenie wielokrotnie, że dla polskich służb specjalnych które podobno są kontrolowane, mają nad nimi jest jakaś cywilna kontrola. Największym wrogiem jest Komisja do Służb Specjalnych. Komisji też tak było wygodnie, bo za czasów po to Komisja strasie się cieszyła, bo mogła pojechać sobie do kijku, zrobili tam trzydniowe posiedzenie, których jak wiadomo zamknięty teren, żaden z dziennikarzy nie wejdzie, więc yy, można się trochę, ja oczywiście nic nie sugeruje, ale trochę rozrywki można w to wnieść, postrzelać sobie z różnych rzeczy chwileczkę, pogadać, poplotkować i pojechać z jakąś tam uchwałą, która nic w rezultacie nie wnosi poza jakimiś, no dobra, damy temu wywiadowi jeszcze jakieś 3-4 miliony złotych, może mu się przyda. Oczywiście przyda się na rozbudowę infrastruktury logistycznej, bo tak te pieniądze zawsze były w sumie wydawane. I tak to proszę Państwa wygląda i tutaj się zgodzę z generałem Krzyszczakiem, natomiast dziwię się, że on mówi publicznie w Radzie na ten temat, że sugeruje, że Rosjanie mają bardzo dobry wywiad i że Rosjanie wiedzą i że Rosjanie wiedzą co się dzieje w polskiej armii, to znaczy, że mają szpiegów w polskiej armii. Ciekaw jestem, gdzie i jakich, może pan generał o tym wie, bo ja bym tak tego nie powiedział wprost. I nawet jeśli mają dobry wywiad, to my mamy również kontrwywiad, który w jakiś sposób broni naszego kraju, udolnie, mniej udolnie lub bardziej udolnie. Oczywiście to, co ja mówię, jest pewnego rodzaju teorią, bo jeśli jest tak, jak mówi generał Skrzypczak, no to bardzo przepraszam, to za co ci ludzie biorą pieniądze. Chyba, że jest to po prostu w jakiś sposób, yy, nie sądzę jednak, żeby to było tolerowane, ale chyba, że to skąd wywiad jest bezsilny, bo ponieważ związano mu ręce z tyłu, ponieważ w naszym kraju, jak wiadomo, ważniejsi są fałszerze faktur VAT-owskich niż śpiedzy, którzy fałszują o wiele więcej i czasami fałszowanie faktur VAT-owskich wynika z, czy te wszystkie przestępstwa na vat wynikają z działalności śpiegowskiej. Jak jesteśmy przy służbach, druga sprawa. Dzisiaj była komisja w sprawie prywatyzacji w Warszawie. Bardzo ciekawa. Oczywiście ja nie chcę tutaj komentować tej wstrząsającego właściwie przesłuchania z jednym z wyrzuconych z tej kamienicy na Nowakowskiego. Oczywiście o sprawach etycznych wręcz nie mówię, bo ja przypominam, że to PO. Krzyczy ciągle, że prawica jest antysemicka i straszy antysemityzmem. Tymczasem, jak się okazuje, to przy kamienicy Noakowskiego to antysemityzm stosowany. A więc, jak można wziąć, kupić coś, wiedząc, że to szmalcownik, który wymusił na osobie narodowości żydowskiej, pod której groziła śmierć i która tą śmierć spotkała, wymusił przykupno tej kamienicy za psie pieniądze po prostu, wykorzystując sytuację i ten człowiek powinien wisieć. Który to zrobił. AK takich no, zabijało po prostu, wykonywało wyroki na tego typu ludziach. I wiedząc o tym, robi się taką sprawę, no to jest po prostu szczyt antysemityzmu i dobrze, że to wypłynęło wszystko. Natomiast w czasie konferencji pani Grąkiewicz-Walc było bardzo ciekawe zdanie, bo pani Grąkiewicz-Walc powiedziała coś mniej więcej takiego, że zezwoliła na współpracę z ABW jednemu ze swoich urzędników. I teraz to jest ciekawe zdanie, bo tak. ABW coś jednak prowadziło. Więc albo prowadziło to tak, żeby w razie czego, dobra, myśmy to zrobili, w związku z czym umywili się z panią yy, prezydent, kto będzie tym źródłem i kto będzie tym współpracował, prawda? Albo... Yy, Pani Gronkiewicz Walc wyznaczyła sama kogoś na źródło, bo ABW chciało coś prowadzić, w związku z czym wyznaczyła kogoś na źródło, oni go zwerbowali, a pani Gronkiewicz Walc, czy pan prezydent od takcy słów wynika, kontrolowała całą tą działalność CBA, działalność ABW. W obu przypadkach okazuje się, że to ratusz prowadził. Instytucję centralną, jaką jest niewątpliwie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a nie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego źródła. Ciekawe, chciałbym zajrzeć do tych materiałów, zobaczyć piętnastki rejestracyjne, zobaczyć jak to wyglądało, przeczytać raporty ze spotkań, zobaczyć rozliczenia ze spotkań, zobaczyć zadaniowanie przede wszystkim, jakie było, i to było, pokazałoby, czyta, mam nadzieję, niestety, to są dokumenty ściśle tajne. I prawdopodobnie komisja pana Patryka Jakiego nic z tego nie dostanie. ABW powie, że nawet nie wie, o ile jeszcze są, o ile czasami nie została rozwiązana współpraca z powodu braku możliwości informacyjnych i dokumenty nie zostały wybrakowane. Tak też się zgadza, ale zawsze ślad rejestracyjny będzie, więc będzie zawsze można dotrzeć do tego, kto to pierwszy rejestrował. Ciekaw jestem, kto rejestrował, kto podpisywał i kto umawiał spotkanie i gdzie, jak wyglądało pierwsze spotkanie? Czy to był telefon, że masz, przyszli do oficera, masz, zacząć do tego, on się zgodzi. No więc to tak było na tej zasadzie. No różne to są rzeczy. Kto pracował w służbach, ten wie dobrze, o czym mówię, proszę Państwa. Także to właśnie było bardzo ciekawe. jak jesteśmy przy Komisji Reprezentacyjnej, proszę Państwa, ja też się zetknąłem z. Oczywiście to nie była reprywatyzacja, bo ja mieszkałem w mieszkaniu służbowym, które należało do miasta już przed wojną i na to było przeznaczone, więc nie było żadnych roszczeń i nie będzie żadnych roszczeń. Miałem okazję oczywiście to mieszkanie wykupić w swoim czasie. No i było najciekawsze, bo zostałem zmuszony do tego wykupienia poprzez... Ja byłem w Kiejkutach i w czasie jak byłem w Kiejkutach dostałem nagle nakaz eksmisji. Nakaz eksmisji, ponieważ nie płaciłem czynszu. Tak się dziwnie okazało. Natomiast natychmiast załatwiłem, zacząłem sprawę, bo nakaz eksmisji nie powiadomiono ani właściciela tego mieszkania, czyli mojej instytucji wówczas AW. Nie powiadomiono nikogo po prostu, tylko od razu wydano nakaz miejscowy i zacząłem prowadzić własne śledztwo. Okazuje się, urząd stwierdził, czyli administracja stwierdziła, że wysyłała cztery listy polecone do mnie. Listonosz, który przynosi listy i poczta stwierdziła, że nie dostała żadnych listów poleconych. Potem się okazało, że pani administratorka, która kiedyś była źródłem Departamentu III, notabene powiedziała że pana: No, wie pan, mnie, mnie to proszono z góry. Tak, mnie proszono z góry, bo potrzebne jest mieszkanie. No, i jak zacząłem drążyć, okazało się, że to że jakby mnie eksmitowano, to mieszkanie zostało przyznane pewnej bardzo znanej osobie, i też prawnikowi bardzo znanej osobie a to było w ciekawym punkcie mieszkanie bardzo znanej osobie. Osobie z pierwszych stron gazet w swoim czasie obecnie powracającej do łask. No ale niestety osobie się nie udało, ponieważ ja wziąłem od administratorki na piśmie, od wszystkich na piśmie, od każdego co to jest, a najlepszy numer, że. Jestem chyba jedynym obywatelem Warszawy, który ma przeprosiny. Tak, ponieważ urząd miasta wystosował po tym wszystkim przeprosiny do mnie, przyznając, że nakaz eksmisji i wszelkie działania były, wykazane, były wydane bezprawnie, a w momencie, kiedy zacząłem rozrabiać i Państwo się zorientowali, że mieszkanie jednak należy do służb specjalnych, a ja jestem oficerem służb specjalnych w stopniu jeszcze podpułkownika. To natychmiast dostałem, że, a była jakiś błąd księgowy, i przyszło komorne, i że miał ja już nie płacił komornego, żeby się to wszystko zrobiła. Ja złośliwie im cały czas płaciłem komorne, żeby był nadprodukcja komornego na tej zasadzie. I tak to właśnie wyglądało, proszę Państwa. I takie rzeczy się zdarzają, i Urząd Miasta dobrze o tym wiedział. Ja nie wierzę, żeby w tym momencie od samego początku. Yy, Prezydium miasta, czy prezydent miasta, czy gabinet prezydenta miasta nie wiedział o tym, co się dzieje z tą kamienicą. Tym bardziej, że sprzedano ją jakiejś firmie szwajcarsko-dziwnej. Notabene to jest drugi ślad szwajcarski, jeśli chodzi o prezydenta miasta. Nie wiem, czy on jest prawdziwe wszystko, czy nieprawdziwe, ale tak mi się wydaje. Ale tak, tak, takie słuchy gdzieś krążą na ten temat. Także to jest dla mnie. Symptomatyczne, co się dzieje. Niestety, mam e, niestety, ale powiem, znowu powiem używając germanizmu, czarnowidzem, proszę Państwa, czarnowidzem, bo to do niczego ta komisja, mimo ogromnych chęci członków komisji, przynajmniej części członków komisji, niestety, no co, poza pokazaniem bałaganu, poza pokazaniem przestępstwa, kradzieży, poza pokazaniem ściemy, Przypuszczam, że nikt nie zostanie jednak ukarany. Po drugiej stronie też są przeciwnicy, którzy mają swoich prawników i tak dalej. To się wszystko rozmemuła w prawie. Ja to mówię specjalnie rozmemuła i dopiero zobaczymy, jak ludzie, którzy mają pieniądze, potrafią właśnie wszystko wszystko rozmemułać, roz, rozciągnąć, aż wszyscy naokoło zapomną. Proszę państwa. Tak to niestety. Będzie moim zdaniem wyglądać. I jeszcze raz powtarzam, życzyłbym sobie, żeby w końcu ktoś został za to ukarany, bo jeżeli znowu kolejnych wysokich urzędników magistratu aresztowano, to w żadnym kraju na świecie szef tego magistratu nie pozostawałby dnia dłużej na stanowisku. Proszę zobaczyć, ile tam jest osób i co, i ten szef ma magistraty o niczym nie wiedział? No to biedny człowiek, no to jest biedny człowiek, jak o niczym nie wiedział, że co się dzieje. No więc y, odpowiedzialność polityczna jest na pewnych stanowiskach, tylko my o tej odpowiedzialności zapominamy. Słyszymy na konferencji różne przerzucanie się prawem. I takie różne inne tam historie. Jedni mówią jedno, drudzy mówią drugie. A biedny człowiek nic nie rozumie, i tak jak to ten pan dzisiaj mówił z tego, jego wykończono tak, jak wykończono wielkich, i on nie odzyska tego mieszkania. Też ciekawe jest, bo te, część tych mieszkań została sprzedana. Ciekawe jestem za ile, jak, komu, jaki był zarobek, a co z ludźmi. Co z ludźmi. I tak jak w pierwszej części mówiłem o filmie, gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla dzieci, to ja się pytam, gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla ludzi. Nigdzie, nigdzie proszę Państwa. Ja zresztą nie mam zamiaru się więcej zajmować. Mogę tylko krytykować z tej strony, bo, niech, bo raczej staram się nie mieć kontaktów z Sejmem i na ogół przechodzę w bezpiecznej odległości od Sejmu, bo boję się, że jakiś tabloid zobaczy, że idę sobie wiejską i powie o Wroński. Nagrywał więc i też Panów posłów, jak wiadomo, Panu. Pan, Panowie posłowie też z obrzydzeniem traktują moje nazwisko, przynajmniej ci, którzy wiedzą, a część z nich wielko udaje, że nie wie, także wie dobrze, kim jestem. Także w porządku. Trudno. Takie życie. Mam nadzieję, że w końcu znajdzie się jakaś rzeczywistość, jakiś ruch społeczny, który naprawdę będzie bronił ludzi. Jestem za tą komisją. Mam nadzieję, że tej komisji się uda, ale chciałbym jednak widzieć głównego winnego, bo nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie. Właśnie nie było jakieś przyzwolenie z góry. Nie, nie łudźmy się. Jeszcze jest jedna rzecz, bo zdaje się, że jednak Platforma Obywatelska będzie musiała poświęcić panią Walcową, panią Gronkiewicz-Walc. I chyba w tym momencie jest właśnie szansa dla komisji, ponieważ już zdaje się, Platforma Obywatelska wie, że nie da się. Nie da się niestety wszystkiego zamieść pod dywan. Nie udało się i bardzo dobrze, że się nie da. Z innych ciekawych informacji, jak jesteśmy przy sądownictwie, to dzisiaj sobie właśnie przeczytałem, że walka idzie na ostro z ministrem Ziobro. Krakowscy sędziowie murem za odwołaną prezes podjęli nawet jakąś tam uchwałę. No zobaczymy, kto z tych zapasów wyjdzie. Przypuszczam, że jest takie powiedzenie hinduskie, gdy się słonie biją, trawa cierpi. I mam nadzieję, że my będziemy tą trawą, która ucierpi najmniej. Dziękuję Państwu. Dobranoc do jutra. Jutro KHT o 20.30, jak zwykle. Może będzie coś optymistyczniejszego, może się wyrwę spod tego Stalingradu ostatnim lotem, ale pewnie się wyrwę. Zaraz zobaczę, może ktoś jeszcze coś do mnie napisał ciekawego, żeby ja co prawda odpowiadał na pytania w soboty, w niedzielę, ale ktoś weźmie za mordę to sprzedajmy, a nie, to Krzysiu, przestań, takich rzeczy nie robimy magistrat do rozpędzenia na cztery wiatry. To nie chodzi o magistrat, proszę Państwa. Widać wyraźnie. Wydać wyraźnie sytuację po, nawet w trakcie mojej rozmowy. To są lokalne to są lokalne jakby to panu stwu powiedzieć, to są pewnego rodzaju lokalne koterie, które nie mają barw politycznych. Naprawdę nie mają barw politycznych. I to te koterie przeszkadzają w jakiejkolwiek dobrej zmianie, czy w jakiejkolwiek reformie Polski, bo one są takie same od 27 lat. I nieważne, czy rządzi PO, czy rządzi PiS. Ale to jest tylko możliwe w systemie dwu, w systemie partyjnym takim, jakim my mamy. Z partiami, które mają swoje własne patologie, bo każda partia, żeby nie miała, jak była świetna, musi mieć te patologie. Na tym polega ten system. I jeśli nie zmienimy tego systemu, to wówczas będą cały czas te koterie i ci ludzie, którzy przechodzą przez wszystkie partie naokoło, jest nawet taki jeden poseł, który wiadomo, zaczynał od jakiegoś dziwnego ruchu, przeszedł przez samoobronę, jakieś tam inne, potem doszedł do PO i właściwie to chciał być wszystkim od jakiegoś związku sportowego wyżej, wyżej, w końcu się znalazł europosłem. Tego typu rzeczy, tego typu rzeczy są możliwe tylko właśnie w tym systemie partyjnym. Ja cały czas miałem nadzieję, że Ruch w stylu Kukis 15 będzie w stanie coś zmienić. I rzeczywiście słowo partiokracja, którą pan Paweł Kukis używa tego słowa, to słowo jest bardzo ważne. I o tym słowie powinniśmy pamiętać. Idąc do urn wyborczych, jak niektórzy mówią urn wyborczych, powinniśmy pamiętać, czy my to zmienimy, czy nie, tego nie wiem. To nie zależy od jakiegoś Starego emeryta pod tytułem Wroński, tylko to zależy od większości społeczeństwa i od tych młodych ludzi, którzy też tej partiokracji mają dość, a może przestaną się kłócić o bzdury, a myśleli, a, a pomyślą bardziej o kraju. Tak uważam. Tak uważam. Zaraz ktoś mi tutaj... Okej, okay. zaraz, bo zaraz, proszę poczekać, bo jeszcze może, może ktoś mi się tu znajdzie, bo ja niestety nie widzę na tym komputerze, on to jest za wolne, to wszystko mi leci. Zajmuje się Pan Handlem a skąd są te informacje? Może nawiąże Pan kontakt z nami w Holandii? Na pewno ciekawie informacje. Panie Irku, na pewno nawiążę, spokojnie. Ja na razie badam to wszystko, sprawdzam sobie po swojemu, szukam minusów. I na pewno to wszystko od razu, nie wszystko od razu, nie wszystko od razu, proszę Państwa. Niech Pan obejrzy naprawdę ten film dzisiaj, zobaczy Pan w jakim kierunku ja idę. I dopiero wtedy pogadamy. Cały czas obowiązuje, my nie ruszamy Waszych, Wy nie ruszacie naszych. Tak, Pan Piotr Jagliński kiedyś mi powiedział, że w latach 90. ktoś mu proponował, słuchaj stary, wejdziesz na karuzelę. I już z niej nie wypadniesz. A wiesz jest. Raz jesteś niżej, ale nie nisko. Raz jesteś wyżej i taka karuzela cały czas się toczy, toczy, toczy. Mam nadzieję, że pan Piotr będzie u mnie w programie, to, to powie to wszystkim. Dobrze, proszę państwa. Koniec na dzisiaj, proszę mi wybaczyć, ja też jestem zmęczony, miałem długie rozmowy, długi dzień, wszystko robię, jeszcze udzieliłem i tu Państwu powiem wywiadu dla Pana Dariusza Lorantego, ponieważ Pan Dariusz Loranty rusza nowy projekt swój, bardzo ciekawy, bardzo merytoryczny, dotyczący krymina... nie tylko kryminalistyki, ale różnych rzeczy związanych z pracą operacyjną, bardzo ciekawy projekt. I tam są wywiady nie polityczne, ale merytoryczne, więc udzieliłem mu wywiadu. A jutro, proszę Państwa, jutro rano idę udzielać wywiadu o 10 do Polskiego Radia. Ale jakiego? Będę mówił o rosyjskich szpiegach, tylko gdzie? Okazuje się, że jest jakaś rosyjska redakcja, znaczy rosyjskojęzyczna redakcja Polskiego Radia. Redaktorem tam jest człowiek narodowości ukraińskiej, ale będziemy sobie o tym rozmawiać. Czemu nie? Dziękuję Państwu. Dobranoc.